Od kilku dni w naszym województwie trwają ferie. O bezpieczeństwo podróżujących dbają policjanci ze Śląskiej Drogówki. Dziś od wczesnych godzin porannych przeprowadzali kontrolę autokarów. Fatima Orlińska. Kontrole, które dziś przeprowadzała drogówka, na szczęście nie wykazały nieprawidłowości, co jednak nie oznacza, że do takich nie dochodzi. Okres intensywnych wyjazdów grup zorganizowanych to przede wszystkim troska o bezpieczeństwo podopiecznych, a ta swój początek ma wraz z wejściem do środka transportu, jakim grupy te poruszają się. Dlatego ferie zimowe, które w województwie śląskim rozpoczęły się końcem stycznia, to czas, w którym policjanci drogówki częściej kontrolują autokary. Badamy nie tylko stan techniczny pojazdu, ale również dokumenty uprawnienia kierowców wykonujących przewóz drogowy osób i rzeczy, czas pracy kierowców, jak i również badamy stan psychofizyczny kierującego pojazdem, wobec czego ta kontrola jest odbywana pod różnymi aspektami i w wyniku takiej kontroli wychodzą różnego rodzaju usterki, począwszy od nieprawidłowego ogumienia, poprzez jakieś pęknięte szyby, braki jakieś w układach podstawowych pojazdu. Także są to naprawdę różnego rodzaju uchybienia, no, które niektóre niestety, ale kończą się niedopuszczeniem do dalszej jazdy. Gdy do takiej sytuacji dochodzi, to obowiązkiem przewoźnika jest podstawienie pojazdu zastępczego, który umożliwi dalsze i przede wszystkim bezpieczne podróżowanie. Jak się jednak okazuje, mimo wciąż pojedynczych przypadków, kierowcy mają świadomość tego, jak bezpieczeństwo osób przewożonych jest istotne. Co ważne, potrzeby skontrolowania autokaru może zgłosić zarówno rodzic, opiekun lub sam organizator wyjazdu. Kontrolę zgłaszamy w Komendzie Rejonowej Policji, gdzie są wyznaczone punkty kontroli autokarów. Kontrolę może zgłosić rodzic w samym dniu wyjazdu, jeśli coś zaniepokoi go, czy stan autokaru, czy stan kierowcy. Ewentualnie może też sprawdzić sobie przez stronę Bezpieczny Autobus, gdzie wpisujemy podstawowe dane, numer rejestracyjny i uzyskujemy dane typu, czy autobus ma przegląd techniczny, czy ma ubezpieczenie OC. I na drodze też policjanci są widoczni, też podejmują takie kontrole, tak więc na bieżąco autokary są sprawdzane. Ponadto rodzice w sieci mogą zweryfikować również, czy autokar, którym będzie podróżowało jego dziecko, nie jest kradziony oraz ile osób może przewozić. Policja przypomina, że zgłaszanie przez opiekunów takich kontroli to prawo i warto z niego korzystać.